Witam. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić kije regulowane niemieckiej firmy Leki, model Instructor Light SL2. Jest to model najdroższy, jeśli chodzi o kije regulowane i składany z dwóch elementów tej firmy, więc sprawdźmy, czy jest warty swojej ceny i czym ta cena jest spowodowana. Kij na pierwszy rzut oka już wygląda bardzo ładnie i jeśli chodzi o względy wizualne, to myślę, że jest wart swojej ceny. Bardzo ładnie jest spasowany kolorystycznie. Górne, jeśli chodzi o uchwyt, no to i w dotyku, i w wyglądzie naprawdę wygląda i ładnie, i profesjonalnie. A samo wykończenie kija też nie pozostawia nic do życzenia. Górna część jest tutaj wykonana ze stopów aluminium o najwyższej twardości, jaką stosuje się w kijach do Nordic Walkingu. Przekrój tego elementu to jest 14 mm, także jest bardzo cienki. Kolorystyka zastosowana jest taka sportowa, czarny, czerwony, biały, co już nadaje mu takiego właśnie sportowego wyglądu. Dolna część wykonana tutaj z kompozytu włókna węglowego o 12 mm przekroju, co sprawia, że kij i dzięki materiałom zastosowanym jest bardzo lekki i dzięki temu małemu przekrojowi też jest bardzo lekki, a jednocześnie są to materiały, które w kijach do Nordic Walkingu są sprawdzone jako najwytrzymalsze, więc na pewno te kije wytrzymają obciążenie wieloletnich, wielogodzinnych i bardzo intensywnych treningów. Łączenie kija jest rozwiązane na zasadzie najnowszego patentu firmy Leki. Jest to system Speedlock 2. Jest to klamra opasająca kij, no można powiedzieć, że w połowie. Poprzez jej odginanie luzujemy zacisk i możemy kij wyciągnąć maksymalnie do 125 cm, dowolnie zatrzymując się na dowolnej wysokości. Po złożeniu maksymalne tutaj podziałka zaczyna się od 100 cm, ale do maksymalnego złożenia mamy jeszcze kilka centymetrów i tutaj producent nie podaje tej wysokości, ale możemy sobie to zmierzyć. To jest 91 cm po maksymalnym złożeniu, więc kij można spasować do może jakiejś też walizki, a jakbyśmy chcieli go rozłożyć na dwa osobne elementy, no to ta dolna część jest dłuższa i ona mierzy 83 cm, więc do jakiegoś plecaka albo walizki na upartego też pewnie się zmieści. System Speedlock SL2 wytrzymuje do 100 kg nacisku, więc tutaj dla myślę każdego, kto nie jest strongmanem, to te kije na pewno się będą nadawały i nie będą się składały, co zresztą zaraz jeszcze sprawdzę. Producent podaje, że do maksymalnego ustawienia kijów, maksymalnej siły zacisku, która wytrzyma te 100 kg, wystarczy tutaj siła do zamknięcia tej klamry równa 3 kg. To jest faktycznie, nie trzeba tutaj mieć dużej siły i każdy sobie bez problemu poradzi z tym, żeby ten system odgiąć, zagiąć. Jest to na pewno szybkie i wygodne i w każdych warunkach ta siła będzie w zacisku taka sama. Gdyby się to poluzowało, to z drugiej strony mamy takie pokrętło, w którym możemy tą siłę zacisku jeszcze zmniejszyć lub zwiększyć, gdybyśmy nie mogli zacisnąć, bo jeśli dokręcę tutaj za mocno, no to już jest chyba nawet na maksa teraz już jak kręcę, to ta blokada się zatrzymuje i tego zacisku nie uda mi się wykonać. Myślę, że no, to było mniej więcej optymalnie zapięte. Jest kij ustawiony, może go trochę jeszcze wyciągnę na taką swoją wysokość 125 cm. No i spróbuję zrobić taki test 80-kilowca i się na nim mocno zaprzeć.
No wiecie co, ani tutaj drgnie, więc myślę, że w czasie chodzenia też nie powinno się to zsuwać i jest to na pewno system bezpieczny. Kolejne elementy, uchwyt. Tutaj do ściskania system regulacji mamy omówiony. Pozostaje jeszcze uchwyt i końcówka ostra. No uchwyt to jest zawsze, jeśli o mnie chodzi, jedna z ważniejszych rzeczy. Zawsze powtarzam, zwracaj na to dużą uwagę, bo jest to jedyna część kija, z którą ma kontakt twoje ciało. Więc to, jak będzie wykonane, jak będzie ci ten uchwyt leżał w dłoni, jak paski będą dopasowane, tak będzie ci się wygodnie maszerowało. Mamy tutaj wykończenie z przedniej części, gdzie palce się przesuwają dosyć mocno, bardzo mięciutki, mocno zmielony, bardzo gładki i przyjemny w dotyku korek naturalny. Z drugiej strony jest takie plastikowe tworzywo, które jest też idealnie gładkie, więc też w czasie marszu nie będzie w żaden sposób obcierało. No i system wypinania rękawiczki tu jest też wykonany według najnowszego rozwiązania Trigger Shark 3 z opcją, z możliwością odpinania tego jednym palcem, co też zaraz pokażę. Zapinamy sobie tak i jednym palcem można odpiąć tu w ten sposób, czyli pętelka, która jest zintegrowana z paskiem, wsuwa się na taki wystający ząb i poprzez albo naciśnięcie kciukiem, albo poprzez naciśnięcie drugą ręką możemy sobie ten pasek zwolnić. Jest to w miarę szybkie, wygodne i nie sprawia żadnych kłopotów w czasie marszu. Jest to do wykonania i na pewno bardzo, bardzo dobrze jest to pomyślane. Sama ta linka wytrzymuje do, jeśli się nie mylę, 200 kg nacisku. Tak jak już ona istnieje na rynku, to przyzwyczaiła nas do tego, że jest raczej wytrzymała i nie zrywa się jakoś super szybko. Prawdopodobnie po kilku latach użytkowania będzie się trochę wycierała, ale tak jak chyba paski wszystkich producentów, one mają swoją trwałość. Im więcej używasz, tym więcej pasków musisz później wymieniać. Natomiast słuchajcie, ten pasek, który tutaj teraz mam na ręce, to jest też kolejny atut wprowadzony przez firmę Leki do tych lepszych modeli, z ich droższych modeli kijów, które teraz mają w ofercie, ponieważ jest on wykonany z bardzo miękkiego, z bardzo takiego dobrze układającego się materiału od środka, wytłoczonego takim przyjemnym, mięciutkim materiałem, także nie ma tu żadnych sztywności, nic nas nie obciera, zakłada się to jak przyjemny taki mięciutki sweterek i naprawdę jest to wygodne. Co warte zauważenia, na metce od tego paska mamy napis Made in China, co pokazuje, że wszystkie firmy zmierzają na wschód i też jest tak w tym wypadku, ale tylko jeśli chodzi o paski, ponieważ cała konstrukcja kija jest zrobiona przez Niemców, ale gdzie? W Czechach. No więc jest to produkt międzynarodowy i myślę, że wkład każdej tutaj nacji w ten model jest akurat udany. Końcówka ostra w kiju Leki Instructor Light jest tradycyjna, płasko ścięta z bardzo wytrzymałego materiału, jakim jest widia. Widia, jak już kilkakrotnie też mówiłem, jest to materiał, który jest zastosowany do narzędzi, m.in. do wierteł, do betonu, więc tutaj ta wytrzymałość jest bardzo, bardzo duża. Delikatny, niewielki talerzyk, który możemy chyba sobie też ściągać. Tak, on jest ruchomy, także można go ściągać i zakładać, gdyby komuś wadził, albo gdyby ktoś chciał wymienić na większy, na śnieg, czy na jakieś duże, takie grząskie podłoże, to też jest taka
możliwość. No i każdy kij jest zawsze wyposażony w dodatkową nakładkę gumową na podłoże sztuczne, asfalt, beton, chodnik, tak jak czasami trzeba chodzić. To są nakładki gumowe, które też wchodzą bez problemu i mocno się trzymają. One na pewno tutaj nie zlecą i są nie do zgubienia, bo trzeba użyć dosyć dużej siły, żeby ją ściągnąć. Tak jak osobiście testuję i klienci też powtarzają, nakładki gumowe Leki mają swoją cenę, ale są też najwytrzymawsze. Jest to guma wulkanizowana, bardzo gruba. Jeśli dużo chodzisz po asfalcie, to na pewno te nakładki gumowe tej firmy są najwytrzymawsze. Sprawdźmy jeszcze, ile kije, jaką mają wagę. Producent podaje 189 gramów. Zważymy bez pasku, bo tak zazwyczaj też są ważone. Paski są założone na dłoń, więc tego nie czuć, że to niesiemy. Kładę tutaj na wagę. No słuchajcie, producent się dość mocno pomylił. Mówił 189 gramów. A ja tu mam 172 gramy. Waga jest niemiecka, więc nie powinno być przekłamania. Dokładnie tak jest. 171 gramów teraz nawet. 172 gramy. Pokazuje waga, nie chce być inaczej, więc jest to na pewno też jeden z najlżejszych kijów o regulowanej wysokości. Zawsze wiem, że kije regulowane są troszeczkę cięższe, ale te są naprawdę, naprawdę lekkie. Chyba wszystko wam powiedziałem, to co jest najważniejsze. Generalnie w takim ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że naprawdę kije są warte swojej ceny. Może jeszcze dodam tylko, że przez to, że rozkładają się do wysokości 125 cm, to są polecane dla osób nie wyższych niż 1,85 m, więc na to też weźcie poprawkę. A jeśli nie jesteście wyżsi, szukacie porządnych kijów o regulowanej wysokości, to Instructor Light jest naprawdę modelem wartym swojej ceny i będziecie z niego zadowoleni. Produkty, które można ewentualnie jeszcze się uzupełnić, ten wspaniały zakup, to są rękawice, które są zintegrowane z tym paskiem, czyli pasek, rękawice bezpośrednio wpinamy sobie do kija. To są rękawice z określone nazwą Nordic Light Shark. Dodatkowe nakładki gumowe, jeśli chodzisz dużo po asfalcie, to jest też rzecz, która się na pewno przyda. No i wydaje mi się, że takie kije, które kosztują niemało, są wykonane z bardzo porządnych materiałów, bardzo ładne, powinny mieć dobrą ochronę, więc jeśli je przenosisz często, to zapakuj je w ładny pokrowiec i niech się nie niszczą. Życzę wam przyjemnego użytkowania kijów Instructor Light. Polecam z czystym sercem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.